Cześć i czuwaj. Dzisiaj z nami Ola Tomala, która jest zastępczynią komendanta Watry do spraw obsługi skautów. Zgadza się, cześć, czuwaj. Czy mogłabyś krótko opowiedzieć o tym, czym się zajmujesz, co robisz? Na tej Watrze koordynuję pracę służby pomocniczej, która zajmuje się właśnie obsługą skautów. W tym roku mamy 7-osobowy patrol z hiszpańskiej Andaluzji. Oni brali udział w wędrówce w Beskidzie Śląskim i właśnie dotarli parę dni temu tutaj na zlot. Na każdej Watrze są zagraniczni skauci. Jak myślisz, co ich tu przyciąga? Myślę, że mają wiele powodów, żeby tutaj do nas przyjechać. Jednym z nich to jest wyzwanie, jaką jest na przykład odbycie wędrówki. Drugą to jest przygoda w zagranicznym kraju. Wielu z nich jest tutaj po raz pierwszy. Kolejna rzecz to jest poznanie, jak pracują harcerze, skauci, którzy są w ich wieku, w innym kraju, są ciekawi tych różnic. Chcą też poznawać ludzi, wymieniać się kontaktami, bawić, no i przede wszystkim przeżyć przygodę. Jak wiemy, po raz kolejny gościmy skautów z Hiszpanii. I czy mogłabyś powiedzieć, jak się z nimi współpracuje? Bardzo fajnie, bo to są bardzo rozentuzjazmowani ludzie, łatwo się angażują, chętnie się integrują, są bardzo wdzięczni, więc dla nas jako służby pomocniczej zajmującej się obsługą skautów jest to bardzo motywujące mieć takich podopiecznych. Dziękuję Ci w takim razie bardzo za rozmowę. Dziękuję. Do zobaczenia.